Solidarnościowa Akcja Radiowa. Solidarnościową Akcję Radiową wspiera Polski Fundusz Rozwoju SA. Solidarnościowa Akcja Radiowa trwa. Przypominam, stronę wnet.fm/solidarni. Tam jest ankieta, którą wypełnił pan Łukasz Szymura. Sklep Wokulskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam słuchaczy. Jak pan się miewa? Nie najgorzej. W końcu mamy ładną pogodę, więc optymistycznie. Ile już udało się dzisiaj towarów wypchnąć z magazynu? Powiem tak, że na ten moment nie analizowałem, bo mamy jakby stałe godziny. O 11 i o 15 sprawdzamy. Ale myślę, że ostatnie dni, kiedy już powoli Polska cała się otwiera i można się częściej spotykać, też pozytywnie wpływa na takie sklepy jak nasz. Ten czas jest rzeczywiście pewno pozytywnie wpływa w ogóle na nas wszystkich. Jest wiosna, 15 zdejmiemy maseczki, wypijemy kawę w kawiarni, ale to właściwie nie zmienia, bo pana sklep to nie jest sklep z witryną, tylko sklep w internecie. Tak, czasy się zmieniają i sklep Wokulskiego też jest teraz w sieci. Natomiast większość naszych produktów są to takie produkty, które można wręczyć w formie jakiegoś upominka, podarku, prezentu. A jak wiadomo, raczej nie obchodziliśmy teraz urodzin, nie było większych spotkań, większych imprez, więc trochę się to przekładało jednak na nasz biznes. To najpierw geneza nazwy. Oczywiście wiemy, do czego pan się odwołuje, bo lalka nawet była na egzaminie maturalnym w 2021 roku. Lalkę wszyscy czytaliśmy, ale dlaczego pan odwołał się do Wokulskiego? Uznaliśmy, że potrzebny jest patron, który jest chyba takim połączeniem naszej natury, bo sklep Wokulskiego jest to działalność wtórna do Kuriera Historycznego, czyli portalu o historii, gdzie staramy się ją promować, oraz dla kanału na YouTubie o tej samej nazwie. I uznaliśmy, że z jednej strony mamy idealistyczne albo romantyczne podejście do spraw społecznych, do propagowania historii, ale jednocześnie, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no to chcemy mieć takie pozytywistyczne podejście do pracy i do prowadzenia przedsiębiorstwa. A takim symbolem, który łączył te dwie postawy, na pewno był Stanisław Wokulski. Czyli najpierw był Kurier Historyczny, który kiedy powstał i gdzie go można przeczytać? Łatwo go znaleźć w internecie, wpisując w wyszukiwarkę Kurier Historyczny. Myślę, że każdy miłośnik znajdzie historii, znajdzie tam coś dla siebie, bo jeżeli ktoś lubi czytać pogłębione analizy, to są tam takie. Jeżeli ktoś po prostu lubi słuchać lub oglądać, no, to znajdzie nas również na YouTubie. Portal powstał kilka lat temu, natomiast kanał obchodził 8 maja swoje pierwsze urodziny i cieszymy się, że trafiamy do coraz większego grona pasjonatów historii. A skąd u pana pasja do historii? Powiem tak, że wraz z kolegą, bo powiedzmy najpierw była jakaś znajomość, koleżeństwo, a potem wspólna pasja nas połączyła. Studiowaliśmy prawo, a jak wiadomo, są dwa rodzaje prawników. Tacy, którzy byli miłośnikami historii i poszli na historię, oraz tacy, którzy byli miłośnikami historii, ale chcieli mieć konkretny fakt w ręku i poszli na prawo. Natomiast ta pasja do historii cały czas została i dlatego po studiach założyliśmy taki portal i cieszymy się, że z każdym rokiem możemy rozwijać a to platformę YouTube, a to właśnie sklep Wokulskiego, żeby te propagowanie historii miało jakieś podstawy finansowe. I sami panowie piszą te historyczne analizy? W większości tak, natomiast ze względu na to, że jest coraz więcej obowiązków, no to cieszymy się, że zgłaszają się do nas jacyś młodzi twórcy, którzy chcą się sprawdzić, chcą się podzielić swoją wiedzą i przemyśleniami. Czyli poza tym jest pan też prawnikiem? Tak, jakby można powiedzieć, że prawo pozwala, myślę, że prawo i historia to są dziedziny, które się gdzieś tam uzupełniają, zazębiają, zwłaszcza, że w historii czasami brakuje takiego podejścia merytorycznego do patrzenia na ustrój, na konstytucjonalizm, na kwestie prawa międzynarodowego i myślę, że to jest takie dobre uzupełnienie.
Nie będę pana przepytywał sprawa, bo to jest solidarnościowa akcja radiowa. Tutaj trzeba się chwalić i powiedzieć, jaki towar jest na półkach w sklepie Wokulskiego. Najłatwiej powiedzieć wszelaki. Myślę, że jak już pan mówił o tym piciu kawy, no to myślę, że najlepiej kawa będzie smakowała w naszych kubkach, bo łączymy literaturę z historią. Więc mamy oczywiście naszego patrona Stanisława Wokulskiego, mamy czarne charaktery jak Izabela Łęcka, znajdziemy tu również króla Jana, czyli Jana III Sobieskiego, ale też mamy coś dla miłośników jazdy konnej, czyli torby z wizerunkami różnych rodzajów kawalerii. Są zestawy, które idealnie można wręczyć komuś na wesele, na urodziny. Myślę, że teraz będzie wysyp takich imprez. Już mamy na naszym magazynie, a niedługo pojawią się w sklepie mapy z okresu I Rzeczpospolitej, kiedy nasze państwo liczyło 1 000 000 km². Plakaty z pocztówkami z dwudziestolecia międzywojennego, z Wilna, z Lwowa, które myślę, że będą ozdobą każdego mieszkania. Kubki, torby, mapy, plakaty, pocztówki, co jeszcze? Reszta, powiedzmy, jest w planach, bo uważamy, że trzeba iść krok po kroku. Pojawią się niedługo koszulki, pojawią się również kufle z wizerunkami naszych władców. To jak długo, kiedy sklep Wokulskiego powstał? On powstawał, nie było takiego jednego konkretnego dnia, który można by uznać za rozpoczęcie działalności, bo cały czas staramy się coś dokładać. Powstał z początkiem tego roku, formalnie wystartowaliśmy, natomiast przygotowanie trwały przez wcześniejsze 6 miesięcy. Czyli coś nowego, coś, co pojawiło się w czasie pandemii. Tak, uznaliśmy, że chociaż większość biznesu starało się ograniczać albo nawet zamykać, no to postanowiliśmy wystartować, uznaliśmy, że nic nie ryzykujemy. Cieszymy się, że spotyka się to z pozytywnym odbiorem, że ludzie pozytywnie reagują, dziękują za produkty, cieszą się, że coś takiego unikalnego mogą mieć w swojej szafce albo na swojej ścianie. Myśli pan, że uda się utrzymać siebie, rodzinę, znajomych, tego wspólnika z tego sklepu, czy też to jest fantazja? Powiem tak, myślę, że wierzymy w to. Oczywiście mamy racjonalne podejście, natomiast jeżeli ten sklep będzie się rozwijał w takim tempie jak teraz, no to są na to realne możliwości i miejmy nadzieję, że tak będzie. A my mamy nadzieję, że solidarnościowa akcja radiowa w tym panu pomoże. Teraz słuchacze już mogą wejść na www.sklepwokulskiego.pl i tam zobaczyć na stronie i te kubeczki, i te torby, i map. Wprawdzie nie widziałem, ale może gdzieś można znaleźć jakąś mapę, albo przynajmniej wskazówki, jak ją znaleźć. Tak, powiem tak, że czasami dajemy pojedyncze produkty, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest zainteresowanie. Czasami te zainteresowanie nawet przekracza nasze oczekiwania i chwilowo czekając na transport od naszych wykonawców, od naszych producentów, musimy wstrzymywać się z wystawieniem, ale powiem tak, właśnie mamy nową dostawę do magazynu, więc do końca tygodnia sklep będzie znowu pełen towarów, a jeżeli mogę, to dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet stworzyliśmy taką promocję. Przy zakupie proszę użyć kodu rabatowego radio i otrzymają państwo 30% rabatu na wszystkie nasze produkty. 30%, jest pan bardzo hojny. Tak, czasami warto zejść z marżą, bo wierzymy, że jeżeli klient kupi jeden nasz produkt, to w przyszłości powróci i wykona kolejny zakup. A jak pan trafił na solidarnościową akcję radiową? Powiem tak, że śledzę państwa programy publicystyczne już od dłuższego czasu i gdzieś tam właśnie pojawiła się taka informacja i postanowiliśmy skorzystać, bo też
też jesteśmy może, chociaż jesteśmy stosunkowo młodzi, no to często bardziej do nas trafia nawet słowo słyszane niż właśnie gdzieś obraz. Czyli słowo słyszane, ale słucha pan radia, czy ogląda pan naszą stronę i nasz kanał na YouTubie? Zdarza mi się i tak powiem, to jest jakiś dodatek do mojej jazdy samochodem. Jakieś takie pogłębione rozmowy i analizy. Oczywiście wychodząc od ciekawych zawsze dyskusji z panem Wojciechem Cejrowskim po kwestie międzynarodowe, tak, czyli Strategy and Future, oraz też kwestie bieżące. I czasami dobra muzyka. Zachęcam i pana, i państwa do słuchania Radia Wnet. A teraz ma pan okazję, żeby pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy jadą teraz samochodem i tak jak pan słuchają Radia Wnet. To życzę wszystkim bezpiecznej podróży. Natura się do nas ośmiechnęła. Cieszmy się środą, do weekendu zostało już naprawdę niewiele. Czyli liczy pan czas od piątku do piątku. Chociaż powiem tak, że odkąd się prowadzi własny biznes, no to te dni wolne trochę się gdzieś zacierają, ale co zrobić? To jest świadomy wybór. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Sklep Wokulskiego, strona internetowa www.sklepwokulskiego. A wie pan, gdzie był sklep Wokulskiego, ten z lalki? Oczywiście na krakowskim Przedmieściu. Ale pod jakim numerem? O, teraz wypadło mi z głowy, czy to nie jest gdzieś w pobliżu państwa siedziby? Jest gdzieś w pobliżu. Proszę poszukać tego miejsca, w którym był sklep Wokulskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję i również pozdrawiam. Łukasz Szymura, sklep Wokulskiego, był gościem Solidarnościowej Akcji Radiowej. A my mamy jeszcze z poranka rezerwy, jeśli chodzi o muzykę. Wybraliśmy dla państwa w poranku, miała być Kaja, to niech na zakończenie Solidarnościowej Akcji Radiowej. Aleksander Zaleski, trochę poszerzyły mu się oczy, zastanawia się, gdzie jest ta Kaja. Prawy do lewego, prosta sprawa. Wpisujemy prawy do lewego. Tak zakończymy Solidarnością Akcję Radiową, znaczy zakończymy dzisiejszą jej edycję. Przypominam państwu, wnet.fm/solidarni. Prosta ankieta i tygodniowa kampania reklamowa w Radiu Wnet czeka na przedsiębiorców z Wrocławia, z Krakowa, z Białegostoku, z Warszawy i z całej Polski. Zachęcam do tego i słuchamy prawy do lewego.